wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie naszych klubowiczów, czyli tych, którzy pod wpływem wielkiego wydarzenia, jakim jest 18. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Chopina, no już tak, że tak powiem, pokochali naszego Fryderyka, że bez niego nie mogą żyć. Bardzo to cenimy, że Państwo przychodzą do nas, czyli do klubu 18. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Ten klub jeszcze będzie miał kilka edycji, no ale ważne, że się tutaj spotykamy. Forma naszego spotkania polega na tym, że zawsze zapraszamy pianistów, oczywiście związanych z konkursem. Oczywiście mamy program chopinowski, ale jest też dobra okazja do tego, żeby sobie po prostu na zasadach klubowych, kiedy siądziemy, po prostu porozmawiać o konkursie, dowiedzieć się czegoś więcej o artyście, no i w ogóle jakoś tak utrwalać ten cudowny klimat, tę cudowną atmosferę, jaką wytworzył nam 18. konkurs. A chcę powiedzieć, że gościmy dziś niezwykłego pianistę, którego pozwoliłem się jako wnikliwy obserwator konkursu chopinowskiego zaliczyć do osobowości tego konkursu. To znaczy, że na tle 87 pianistów nie tylko wyróżnił się tym, że przygotował wspaniały program, ale ten program, który nam zagrał, rzeczywiście wyróżniał się oryginalnością. A jest nim 25-letni artysta, który określa siebie, gdy idzie o narodowość, pianista wietnamsko-polski. Wie Chung Nguyen, to właśnie ten artysta. Serdecznie witamy naszego artystę. To proszę zająć miejsce, ja po prostu przygotuję tutaj w mojej zapowiedzi no jakiś taki wstęp. Szanowni Państwo, no muzyka Fryderyka Chopina jest oczywiście cudownym naszym narodowym skarbem, podkreślam, narodowym, dlatego że rozpoznawalnym to jest znak jakości Polski, jakości Polaków, no ale najpiękniejszym takim spełnieniem i pokazaniem, że tak jest w rzeczywistości, jest oczywiście konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Szanowni Państwo, cóż to za feria talentów? Proszę sobie wyobrazić, że na ten arcytrudny konkurs, który składa się z 4 etapów. Właściwie trzeba przygotować prawie 1/3 twórczości, prawda? To chyba jest 1/3 twórczości, bo Fryderyk skomponował 243 utwory, niektóre wspaniale, potężne jak koncert 40-kilkominutowy, ale są też miniatury 30-sekundowe, więc te utwory są różne, przeróżne, ale ich jakość, każda nuta, każda fraza, to są te cudowności. Cudowności, które zdecydowali się artyści z całego świata przez lata pracy przygotować ten ogromny program i przyjechać tutaj do Warszawy. No ale zanim wyselekcjonowano tych 87, to przecież najpierw było ponad 500, którzy się zgłosili. Pierwsza selekcja została około 160, tam jeszcze z innych konkursów weszli na zasadzie ekstra. No w końcu 87 pianistów przystąpiło do tego konkursu. Więc można powiedzieć, że prawdziwa rewia talentów, ale talentów to mało powiedziane, bo taki program zagrać to trzeba profesjonalizmu najwyższej próby. I taki mieliśmy ten konkurs. Pewnie przejdzie do historii, jako rzeczywiście ten, że geografia pianistyczna, geografia chopinowska bardzo się poszerzyła, ale może też i przeciążyła. Co to znaczy przeciążyła? Że w tym roku tak mocno, tak wspaniale do głosu no doszli jednak artyści z Dalekiego Wschodu, przede wszystkim artyści pochodzący przecież z innego jakby kręgu kulturowego. Ale to jest tylko taka umowna sprawa, bo te kręgi kulturowe to są miejsca urodzenia, to są światowi po prostu artyści, którzy jeżdżą, studiują, pochodzenie chińskie, ale studiuje, nie wiem, w najwspanialszej uczelni amerykańskiej, czyli Juilliard School, Japonia, z kolei Curtis Institute, no ale też mamy przykład, kiedy to jeden z laureatów studiuje przecież w Warszawie. A tutaj nasz bohater dzisiejszego wieczoru, szanowni Państwo, choć urodzony w Wietnamie, no jeszcze jako rzeczywiście dziecko tutaj przywędrował do Polski, no i oczywiście odbywa studia w Bydgoszczy, w Akademii Muzycznej. No więc niby narodowość, niby zróżnicowanie, ale są rzeczywiście już takie
no można powiedzieć, efekty globalizacji, że nam się to wszystko jakoś tak zrównuje, choć sztuka pianistyczna, czyli sztuka interpretacji Fryderyka Chopina, no ona jednak w tych odcieniach personalnych i jednak narodowościowych gdzieś tam swoją odrębność zachowuje. I my jako obserwatorzy konkursu szopenowskiego właśnie zawsze śledzimy, o, czym się wyróżnia, no tak, ten przyjeżdża z Japonii, no czy ten idiom szopenowskiej muzyki jest w stanie jakoś tak przekazać, tak jak my tę muzykę czujemy, no a czujemy, no właśnie, gdyśmy teraz rozpoczęli dyskusję, to dokładnie było tak, jak po meczu piłkarskim, każdy by miał swoje zdanie, bo to jest cudowne, że tę muzykę można właśnie czuć osobiście, indywidualnie, no ale gdzieś tę nutę, no się tam wyczuwa, czy jest taka już całkiem polska, czy trochę, czy gdzieś tam do tej polskości zmierza. I no oczywiście, obserwując ten konkurs interpretacji, bo konkurs szopenowski polega na sztuce interpretacji, czyli wykonania dzieła Chopina, mogłoby się zdarzyć, że nawet 87 kandydatów gra ten sam utwór. No tak teoretycznie jest to możliwe, no i wtedy można rzeczywiście sobie porównywać, co jest najpiękniejsze, co jest najbardziej porywające, co najbardziej oddaje nutę polską, co z kolei podkreśla jakąś elegancję, co z kolei ma odcień czy romantycznego szaleństwa, czy jest klasycyzujące i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że tych odmian interpretacji naszego odbioru w zasadzie może być w nieskończoność. I na tym polega dzieło Fryderyka Chopina. Ono jest cudowne, niepowtarzalne, polskie bardzo w charakterze, a poza tym niewyczerpane, niewyczerpane, gdy idzie o możliwość interpretacji. Szanowni Państwo, tak tytułem wstępu troszeczkę naszkicowałem, bo no to są te sprawy, które przeżywamy. No ja no mam to wielkie szczęście, że już 10. konkurs, jak to się mówi, od deski do deski słucham, robiąc precyzyjne notatki. Jeśli gdzieś tam jeszcze jest możliwość, to komentuję. No i to są moje jakby troszeczkę takie impresje, przepraszam, kierownika tego klubu, w którym się dzisiaj spotykamy i korzystam z tego przywileju, że troszeczkę Państwa zagaduję. Szanowni Państwo, więc jak powiedziałem, jesteśmy na fali 18. konkursu. Cudowni laureaci, cudowni pianiści, ale chcę powiedzieć jedno. Szanowni Państwo, są laureaci. Oni oczywiście w tej chwili zdobyli ostrogi, no właśnie laureatów, co pozwoli im koncertować, ale wśród tych 87 naprawdę nie było nikogo, kto nie zasługiwałby na to, żeby koncertować. To są ludzie wielce utalentowani, wspaniale przygotowani, jak powiedziałem, ten czteroetapowy program. I tutaj moim założeniem jest to, żeby nie błyszczeć nazwiskami laureatów, bo to najłatwiej, ale pokazywać jak gdyby troszeczkę z tego tła tych, którzy są fantastycznymi artystami, młodymi artystami, tych, którzy są wielce utalentowani i ci, którzy jak Państwo za chwilę usłyszą, tak cudownie potrafią grać Fryderyka Chopina, jego utwory. Proszę bardzo, naszemu gościowi już daję mikrofon. Będziemy teraz chwilkę rozmawiać. No słuchaj, cudownie zagrać barkarolę. Wiesz, szczególnie mi się podobało to, że po prostu takim jednym ciągiem to wszystko sięgnęło. W tym momencie prowadziłeś taki duet, czy to chodziło o to, żeby tam te głosy zaśpiewały. No i opowiedz właściwie, w jaki sposób ty ten utwór ująłeś, co dla ciebie było najważniejsze. No w każdym razie muszę powiedzieć, że zagrałeś przepięknie, przepięknie. Szanowni Państwo, to naprawdę bardzo dojrzała, bardzo piękna. I parę razy te barkarole grano na konkursie, ale moim zdaniem to jest jedno z piękniejszych wykonań. Bardzo mi się podoba. Powiedz coś o tej barkaroli. Dzień dobry. Chciałem podziękować też pani profesor za wskazówki w barkaroli, bo... Pani Popowa Zydroń, tak, Katarzyna Popowa Zydroń, przewodnicząca jury. Tak, bo gram tę barkarolę już 6 lat. I były oczywiście wzloty i upadki. Ale wzloty. Dzisiaj był wzlot. Mam nadzieję. Tak, ale zawsze przed tym utworem, przed barkarolą, zawsze próbuję wczuć się w atmosferę, czyli... I to wystarczył ten krótki moment, skończyłeś etudę rewolucyjną i już... Znaczy już tam, rozumiem wcześniej. Już próbowałem się wczuć w atmosferę nocturną i potem oczywiście etudę i barkarole, ale moim zdaniem ważny jest bardzo spokój
przed tym utworem szczególnie. Płynność, spokój, tak. Żeby cały czas to płynęło. Tak, żeby nie było nerwowości, tak? Szczególnie w lewej ręce. No tak, teraz. I to nie jest takie łatwe, jak ktoś się mówi, tak, że piluj lewą rękę, to nie jest takie łatwe. Ja, ale ja to troszeczkę chcę, żebyś powiedział, czy w tym utworze czuję się, że on jest trochę też i o miłości, śpiew? Zdecydowanie, zdecydowanie. Tak. Tak. Ale jak to, na czym to polegało? Troszeczkę tak, proszę, metodą Freuda tutaj próbuję. Na pewno to dwie osoby jakby śpiewają razem. Szczególnie pierwszy temat jest konduo, tak? Tak, właśnie, konduo. Tam jest napisane w nutach konduo, czyli duo. I na pewno to jest jakby... No, dwugłos. Tak, dwugłos i mężczyzna i kobieta, na pewno. Dawny, dobry czas. No więc, proszę Państwa, więc no, tak wspaniale nasz, no można powiedzieć, uczestnik konkursu szopenowskiego, powiem, że doszedł do drugiego etapu i według mojej skromnej oceny nic nie wskazywało na to, żeby nie mógł grać w trzeci. No ale konkurs to konkurs i naprawdę te dwa etapy były wspaniałe. Teraz troszeczkę zapytam, no jednak jesteś w Polsce, urodziłeś się w Wietnamie. No jak to się stało, że kiedy i dlaczego znalazłeś się w Polsce? To jest bardzo dobre pytanie, bo ja urodziłem się i mając 9 miesięcy od razu przeprowadziłem się do Polski. Bo tata, ojciec... Czy tutaj są może twoi rodzice? Nie, to są znajomi. Znajomi, razem. Tata jest w Wietnamie, moja mama jest teraz w domu. Niestety nie mogę przyjść, bo coś ma z kręgosłupem. Nie chciała zaryzykować, ale mój tata robił tu doktorat, jak był młodszy i mam starszą siostrę i starszego brata i oni chodzili do szkoły w Polsce. Nie do polskiej szkoły, tylko do szkoły francuskiej, ale uczyli się w Polsce, więc bardzo naturalne to było, że ja też będę w Polsce. I tak, czyli 6 miesięcy jesteś w Polsce, no a kiedy te sprawy muzyczne się objawiły? To było jak miałem 5 lat, bo moja siostra grała amatorsko, tak żeby umieć na fortepianie, więc miała lekcje i ja się bałem zostać samemu w domu, więc musiałem z siostrą i z mamą pojechać na jej lekcje i jak miała przerwę, to byłem ciekaw, co to jest za instrument, co to jest. Podchodziłeś do instrumentu, dokładnie tak jak u Fryderyka, starsza siostra Ludwika, która coś grała, on podchodził i tak za siostrą coś tam powtarzał, że fortepianie. Tak? Tak, widzisz, tu historia się powtarza. No ale mów jak dalej, bo jesteś profesjonalistą, to jest przecież proces. Tak, i to na początku rodzice chcieli, żebym po prostu umiał, tak? Żeby dla siebie podejść, bo też byłem leniwy, nie chciałem się ćwiczyć, wolałem w piłkę grać. No to nie ty jedno, wybrałeś chyba lepiej. Bo na pewno, tak. Na bramkarza raczej się nie nadajesz. A co dalej? No to trudno. No może ci ruchliwi napastnicy to przecież też nie muszą być wysokiego wzrostu, ale o muzyce jest w trendów. Ale zdecydowałem tak poważniej podejść do tego, jak miałem 12 lat. Jak dostałem drugą nagrodę w Płocku, tam uczestnicy byli starsi ode mnie, 3-4 lata, więc ja słuchałem się rodziców, bo oni jakby mają kontrolę nade mną wtedy, mieli kontrolę, tak? I ten zdecydowali się, że o, może ten chłopak ma jakieś zdolności albo talent, więc spróbujemy dalej. Tak? No i szkoła muzyczna, tak się zaczęła w jakimś tam momencie. Szkoła drugiego stopnia już wtedy, tak. Bo, w Warszawie? Tak, tak, Warszawy na Krasińskiego. I osobiście tak podjąłem decyzję, mając 13 lat, jak zagrałem Nocturne Cismol Fryderyka Chopina w Lwowie. Czyli Lento Grande Espressione? Tak. I ludzie tam się bardzo wzruszyli i ja też się wzruszyłem, patrząc na publiczność, więc wtedy zdecydowałem się, że nie piłka nożna, tylko... Dobry wybór. I dobrze. I więc
Czyli edukacja, no w zasadzie też musiało zaiskrzyć. Wybór, trudny wybór pomiędzy piłką a fortepianem. No więc jak słyszymy, chyba bardzo dobry. A powiedz, no w pewnym momencie pojawia się myśl o konkursie szopenowskim, prawda? No i jak to wyglądało, jak to się objawiło, że tak, teraz konkurs. To było tak, że jak miałem 9 lat, to słuchałem, nie, 9, tak 9, słuchałem konkurs, wszedziłem, jak Rafał Blechacz zwyciężył w tym roku, w roku, no. 2005. Tak, 2005, tak. I wtedy moja mama tam obok, siedziała obok, powiedziała, że synu, ten konkurs jest dla ciebie najważniejszy na świecie, jeśli chodzi o muzykę klasyczną. I pan Dan Tyson, tak, wygrał w 1980 roku, Wietnamczyk właśnie. I no, czas skontynuować linię. Tak. Znaczy, mama bardzo chciała, żebym brał udział w tym konkursie, ale wtedy ja nie chciałem. Tylko w 2005. Tak, w 2005, że to jest jej marzenie, tak, żebym brał udział w tym. Nic wielkiego. Tak. I oczywiście, jak chodziłem do szkoły muzycznej, to te utwory Chopina się. No, no tak, wiadomo, polska szkoła muzyczna, polska szkoła pianistyczna to jest taki kanon, z którego się nikt nie wyzwoli, to trzeba tak, Chopin, jeszcze raz Chopin. Tak, i na egzaminie zawsze trzeba było grać przynajmniej jeden utwór Chopin. Może po drodze by się jeszcze inne rzeczy przydały, no ale pod koniec zdania, właśnie, żeby się dobrze poczuć jako szopenista, jaki inny repertuar powinno się grać? Wszyscy mówią Bach. Na pewno. Mozart. Tak. Osobiście dla mnie też Debussy. A właśnie, komorystyka, dźwięk. Tak. Bo jak grałem Debussy'ego, to wróciłem do Chopina, to o wiele łatwiej mi się grał. Tak osobiście, to ja nie wiem, czy to prawda, ale... Tutaj będziemy troszeczkę przeskakiwać. No, przygotowuję się do konkursu, program szeroki. No i przychodzi sprawa mazurków. To jest chyba najtrudniejszy test dla pianisty. No bo tutaj trzeba pokazać właśnie tę specyfikę. Jak do tego podchodziłeś? Jak czułeś? Co powiesz o mazurkach? Ja miałem szczęście, że uczyłem się w Polsce i wychowałem się w Polsce, więc słuchałem dużo Chopina i ogólnie muzyki klasycznej w Polsce, więc jakby to było bardzo naturalne dla mnie, bo... Czyli ja... po prostu byłeś tak, jakbyś się tutaj na Mazowszu urodził i nie było problemu jakiś. Znaczy nie było dużego problemu, bo moim zdaniem jak człowiek myśli, że o, mazurki są takie trudne, to mi się wydaje, że wtedy bariera powstaje i potem wychodzi trochę nienaturalnie, że za bardzo człowiek się stara, żeby... Nie myśli za dużo. Myśli za dużo. Ja myślę, że tutaj dużo spontaniczności, dużo bardziej... No to nie jest... No, że to nie jest jakiś koszmar, że trzeba tak wejść inaczej i nie wyjdzie. Więc ja tak do tego podchodzę. No, ja myślę, że chyba musimy jakąś okazję stworzyć, żebyś kiedyś te mazurki swoje zagrał, bo masz opus 17, a tam to piękny zestaw, zwłaszcza ten ostatni amol. No dobrze, a teraz takie pytanie. Jest dzień, w którym występujesz, pierwsze wyjście do pierwszego etapu, wyczytują twoje nazwisko, idziesz po schodkach Filharmonii i co czujesz w tym momencie? Stres. Ale jak to się ubija? Nogi się uginają, czy nic nie widzisz? No, to jest ciekawe przeżycie. Tyle lat, tyle miesięcy, tyle dni się przygotowuje, wszystko po prostu w palcach i zaraz po tych schodkach, tam się wchodzi po schodkach Filharmonii Majestralnej, no i trzeba przejść kawałek do fortepianu. I co w tym momencie? Tak naprawdę to miałem sen przez tydzień o tym, jak wychodzę ze schodków, tak? I już miałem ten sen. A, to czyli przećwiczyłeś trochę we śnie. Tak, w śnie i zawsze słyszałem, że o, następny uczestnik to pan Wiet, coś tam. Zagra na fortepianie Steinway, tak? I już miałem... Na Steinway grał. Tak, na Steinway. I szczerze mówiąc, to byłem bardzo zestresowany, ale właśnie... Kiedy odpuścił stres? Czy odpuścił? Jak zagrałem pierwszą nutę. To szybko, no, dlatego tak świetnie zagrałeś obu etapach. Szanowni Państwo, więc mamy, jak Państwo słyszą, świetnego pianisty, ale też wspaniałego rozmówcę. Może ktoś z Państwa chciałby naszego gościa o coś zapytać?
Jest to dobry czas. No, widzisz. Tak, proszę bardzo. Czy pan jest do Wietnamu i czy grał kiedyś pan Chopina w Wietnamie? Tak. Zrozumiałeś, tak? Tak, tak, tak. Bardzo dużo. Praktycznie to koncert Wietnamy to jest. To są utwory Fryderyka Chopina. Grałem dużo koncertów z orkiestrą F-moll, tak? Więc zawsze Chopin jest, tak, wracam do Wietnamu. A to ja jeszcze dodam w ogóle, no powiedz, jak wygląda to życie koncertowe? Są filharmonie, są sale koncertowe, jak to działa w ogóle w Wietnamie? No i chciałem jeszcze zapytać, bo przecież wielkim takim sukcesem w skali światowej była pierwsza nagroda Dan Tysona. Czy to jakoś też tam zadziałało, że to życie muzyczne ożyło, czy no właśnie takich parę informacji na temat Wietnamu muzycznego? Tak, więc pan Dan Tyson w Wietnamie jest jak taka wielka postać, jak tutaj Adam Mickiewicz. No proszę, no proszę. Więc wszyscy podziwiamy i szanujemy bardzo pana Dan Tysona i myślę, że przez niego młodzi ludzie grają na fortepianie, żeby pewnego dał dnia, sygnał, dał impuls, tak, żeby... Tak, tak, że pewnego dnia grać może tak jak on może. Tak, ale by chciał. Tak. Tak, każdy by chciał. Mają punkt odniesienia, idola swojego. Tak. Tak. I pamiętam, że opowiadał, że po konkursie miał serii chyba tam chyba 10 razy pod rząd, tak, tak. Po konkursie, tak, bo więc... Ale to pojedyncze koncerty, czy turniej jakieś, nie? 10 koncertów. Tak, 10 koncertów pod rząd, tak, że każdego dnia tak. Gra z orkiestrą koncert F-moll. Tak, tak, tak. On F-moll grał, tak. Tak, F-moll grał, tak. Bardzo pięknie, bo to jest taka przepowiednia troszeczkę i no, nie wiem, no przekonanie, że konkurs chopinowski można wygrywać tylko koncertem E-moll, bo jest taki bardziej rozbudowany, dłuższy, no ale jednak zdarzyło się, że właśnie Dan Tyson wygrał tym koncertem F-moll, a nasz tutaj artysta też miał w programie koncert F-moll. No, może kiedyś usłyszymy. No dobrze, jeszcze o tym Wietnamie, czyli Dan Tyson jest tutaj punktem odniesienia, życie koncertowe się odbywa, koncerty symfoniczne właśnie, oprócz Chopina, co tam się gra? Dużo się gra Beethovena w symfonie, tak. I koncerty odbywają się nie w filharmonii, bo tam nie ma, ale w operze. Operze i w Akademii Muzycznej, tam jest piękna sala. I no tak, i głównie w Hanoi i w Ho Chi Minh, bo no, tam muzyka klasyczna nie jest jeszcze aż taka popularna, więc ale powolutku idzie w górę. Tak. No takich mają laureatów, pianistów, no to wszystko będzie dobrze. Szanowni Państwo, no tyle sobie żeśmy porozmawiali. Jeśli jest jakieś są pytania, to proszę bardzo, a jeśli nie, to przechodzimy do drugiej części recitalu, ja zapowiem. W programie mamy bardzo znów ciekawy zestaw. Będzie walc F-dur, opus 34, numer drugi właśnie. Ten walc F-dur, co cię najbardziej w nim fascynuje, w walcu F-dur? Lekkość. Lekkość, tak. Tak, to jest rzeczywiście bardzo taki piękniowy, leggero, i virtuoserii, tam dużo jest także taki wirtuozowski, w prawdziwie z tego brion. Ja nie wiem, no tak styl Briand, tak mówią Francuzi, pod warunkiem, że walc jest rodzajem żeńskim. Ale u nich to nigdy nie wiadomo. Oni na przykład na polonaza mówią la polonaise, czyli ta polonez. No nie wiem, a u nas jest polonez, więc to rzutuje później na końcówki w wymowie w języku francuskim. Zresztą ty świetnie znasz francuski. Tak. No właśnie, to jak powinno być walc. La valse, style brillant. Style brillant. Brillant. Tak. Brillant, proszę bardzo. Jak dobrze mieć lingwistę, polilinglotę. Czyli wals F-dur. Potem będą preludia. Szanowni Państwo, Fryderyk Chopin skomponował cudowny cykl 24 preludiów, krótkich utworów, opus 28. I one są po prostu takim logicznym, artystycznym ciągiem. Najczęściej to się układa parami, ale nieraz takimi grupami. No to są cudowne rzeczy. Wśród nich oczywiście słynne preludium czy deszczowe, czy każde inne. My usłyszymy 8 ostatnich preludiów od 17. I najpierw będzie to Asdur z takim pięknym tematem oczywiście, ale tam w lewej ręce cały czas odżywa się taka niska nuta As. Tak, nuta As. No niektórzy mówią, że to jakby zegar. Na wieży gdzieś tam dzwonił i Fryderyka budził, że już południe się
zbliża i pora wstać. Więc preludium Astor, później będzie preludium F-moll, takie dramatyczne bardzo, później Estur rozjaśniony, preludium C-moll, takie finebr, no, takie rzeczywiście w tonie finebr. Lepiej powiedzieć finebr niż żałobny, bo tam no, żałoby specjalnej nie ma, ale właśnie ten taki ton ściemniony. Później idą cztery ostatnie, czyli B-dur, G-moll, F-dur i takie bardzo dramatyczne, kończące takimi potężnymi uderzeniami D-moll. Tam trzeba zagrać te ostatnie dźwięki w bardzo głośny sposób. Pianiści bardzo różnie to grają. Jak ty grasz te ostatnie noty w preludium D-moll? Pięścią. Pięścią. Tak więc można albo pięścią, niektórzy dwoma palcami, ale tak na przemian, albo trzema, jak za mało, a niektórzy pięścią. No więc to też jest taka ciekawostka. No i całość oczywiście zakończymy. Polonezę Astor, opus 53. Myślę, że nasz wspaniały pianista, wspaniały artysta w tym polonezie dowiedzie, co znaczy polonez, bo według słów Artura Rubinsteina polonez znaczy polski. Szanowni Państwo, zapraszam do fortepianu naszego gościa. Przypomnę, że jest to Viet Chung Nguyen. Bardzo proszę. Thank you.
Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie na recital, za wysłuchanie recitalu naszego znakomitego pianisty. Jeszcze sytuacja niezobowiązująca, więc można podejść do stolika, porozmawiać. Płyty jeszcze nie masz. Już w tym miesiącu. A, będzie miał płytę swoją debiutancką, jak to się mówi, więc przy następnej okazji będzie można otrzymać płytę. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przybycie. Chciałbym zapowiedzieć, że nasz klub Chopinowski, klub 18 konkursu trwa. Za tydzień mamy spotkanie z Adamem Kałduńskim. To będzie okazja, żeby troszeczkę porozmawiać o szkole polskiej. Jak to szlify się zdobywa pod hasłem Polska Szkoła Pianistyczna, czy nawet Polska Szkoła Chopinowska, to będzie za tydzień. 18 listopada mamy spotkanie z panią profesor Wawrynowicz, która miała przecież w konkursie dwóch znakomitych studentów i będą studenci, będzie pani profesor i sobie też porozmawiamy w takim gronie, więc jeszcze będą następne nasze spotkania. Zapowiadam te dwa najbliższe. Serdecznie zapraszamy na 19 do Komesera. Bardzo serdecznie dziękuję. Chcę tylko powiedzieć, że nasze koncerty odbywają się oczywiście jak organizowane przez Fundację Godnie Żyć. Mamy wsparcie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, także też mamy wsparcie. No i oczywiście Centrum Komeser nam użycza sali. Bardzo serdecznie dziękuję. Mówił do Państwa Jan Popis. Do widzenia, do usłyszenia.